Różne życiowe sytuacje wymuszają na pracownikach potrzebę przekwalifikowania się. To szczególnie dotkliwe, gdy jest to spowodowane przez utratę zdrowia, które nie pozwala nadal wykonywać dotychczasowej profesji. Takie osoby mogą jednak liczyć na rentę szkoleniową wypłacaną przez zakład ubezpieczeń społecznych. Renta szkoleniowa może stanowić dobre wsparcie dla tych osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą dalej pracować w swoim zawodzie, ale chcą się przekwalifikować i kontynuować swoją działalność na rynku pracy. Renta szkoleniowa jest przyznawana osobie spełniającej warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, która nie może kontynuować wykonywanej pracy, ale po przekwalifikowaniu się, zdobyciu nowego zawodu, będzie mogła nadal być aktywna zawodowo. Renta taka jest przyznawana na pół roku, ale może być przedłużona do 36 miesięcy. Na Dolnym Śląsku już od kilku lat nie wypłacamy żadnej renty szkoleniowej z bardzo prostego powodu. Nie wpływają do nas żadne wnioski. Warto więc mieć na uwadze tę możliwość. Renta szkoleniowa stanowi 75% podstawy wymiaru renty. Jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta, czyli 938 zł. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to renta szkoleniowa jest wówczas wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi 100% podstawy wymiaru renty.